Na trzecim miejscu Polacy zakończyli zmagania w grupie D Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. W ostatnim występie w tej fazie turnieju biało-czerwoni przegrali z Duńczykami 27-31 i w 1/8 finału zagrają ze Szwecją. Zespół Michaela Biglera źle wszedł w spotkanie. Rywale skrzętnie wykorzystywali nasze błędy w obronie i szybko wypracowali kilkubramkową przewagę. Na pierwsze trafienie Polaków musieliśmy czekać aż do 7 minuty, gdy karnego wykorzystał Bartosz Jurecki. Na przerwę biało-czerwoni schodzili przy wyniku 12-16. Po zmianie stron Duńczycy nie zwalniali tempa i w pewnym momencie odskoczyli nawet na 7 bramek. W ich szeregach znakomicie spisywali się MVP spotkania, autor 4 trafień Mikkel Hansen i uważany za najlepszego bramkarza świata Niklas Landin. Najskuteczniejsi w polskim zespole byli Andrzej Rojewski i Bartosz Jurecki, którzy zapisali na swoim koncie po 5 bramek. Mecz ze Szwecją o ćwierćfinał mundialu już w poniedziałek.